Odcinek miał się pojawić z jakieś 2 tygodnie temu. Pandemia, te sprawy. Ale mniejsza z tym, lecimy z odcinkiem. Tramwaj, kierunek Piwnica. Witam was tutaj, cześć, czym Zosz. I zapraszam was już na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Chwila nas nie było, ale nie aż taką chwilę, żebym powiedział: wow, ile się wydarzyło. Nie, spokojnie, wydarzyło się trochę. Głównie rzeczy, których normalny człowiek nie zauważy. Bo wiadomo, jeżeli się patrzy z poziomu zwykłego człowieka, czyli z dołu i tak dalej, to człowiek nie widzi po prostu wprost różnych rzeczy. Natomiast jeżeli człowiek nagle wejdzie na górę lub poleci dronem, szczególnie tą drugą opcją, to zobaczy o wiele więcej. I o tym, co się tam dzieje i tych różnych ciekawostkach, opowie nam Jakub Sykut, który znajduje się pod placem budowym. Halo, halo! Ulica Dzierżgońska oraz ulica Światowida zostały częściowo wylane asfaltem. W okolicach Górki widać już zarys przyszłej drogi. Na terenie budowy zostały postawione latarnie oraz widzimy budowane chodniki. Oczywiście informujemy was, jak z biblioteką oraz szkołą. Dostęp jest oczywiście umożliwiony. Nie trzeba już iść częściowo po błocie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze w ten jesienny, ale ciepły dzień, Jakub Sykut. Tak, dokładnie tak jak tutaj nam powiedział Sykut, mamy plac budowy i w niektórych miejscach się naprawdę dużo działo. Ale po kolei, przejdźmy, tym razem będziemy szli od strony wschodniej do strony zachodniej. Nie wiem, na odwrót logika, ale tak czy siak. Głównie mamy tak, czyli na terenie pętli mamy ciekawostki, ponieważ tory, tak jak już ostatnio widzieliśmy, są poukładane. Nie są wszędzie połączone ze sobą już tory, ale to są po prostu względy techniczne, że nie mogli wszędzie wylać asfaltu, bo jakoś ich pojazdy budowlane jeszcze muszą się przemieszczać, prawda? Chodniki są w niektórych miejscach, tak jak powiedział już Sykut, poukładane, co bardzo ładnie widać na ujęciach z drona. Faktycznie one już przystanki, krawężniki przystankowe, system wód studzienkowych i tak dalej się tutaj naprawdę już nieźle rozwija. Natomiast co jeszcze bardziej ciekawe, w niektórych miejscach mamy latarnie. Nie no, ale bez przesady. Chodzi mi o to, że w niektórych miejscach faktycznie już został wylany asfalt, co jest co najmniej rzeczą, której się nie spodziewałem tak szybko zobaczyć. Chociaż biorąc pod uwagę, że w teorii na tą inwestycję jest 10 miesięcy, a w listopadzie minie 12, wyłączając okresy zimowe, to wyjdzie około właśnie tych 10 miesięcy, no to prawdopodobnie grudzień, listopad inwestycja powinna zakończyć swoją budowę i całą inwestycję. Zobaczymy jak to będzie, może COVID coś opóźnił, ale ja nie mam jakoś dużych przeciwwskazań, bo to i tak naprawdę bardzo szybko było budowane. Przejdźmy do konkretów, czyli tak jak powiedziałem, w niektórych miejscach są już latarnie, nie ma jeszcze sygnalizacji świetlnych i tak dalej, bo to są już rzeczy, które będą na sam koniec, wydaje mi się, budowane. Z rzeczy ważniejszych, które widzimy, tak jak mówiłem, jest pętla tramwajowa i tu zła nowina, pętla jest bardzo uboga. To znaczy, nie mamy, tak jak miało być na początku, 3 tory dla tramwajów. Nie, jest 1 tor do zawracania tramwajów normalnie i 2 tory dla zawracania tramwajów dla tych dwukabinowych, czyli z przodu i z tyłu typu jazz duo albo swing duo, które mają po prostu kabiny z przodu i z tyłu, mogą jechać tak jak to się teraz dzieje na nowodworach, co jest smutną nowiną. Natomiast poza tym, tak jak już w ostatnim odcinku mówiliśmy, są wylewane betony na przyszłych przystankach autobusowych. Pętla autobusowa na razie jest w fazie wyrównywania terenu pod przyszłe asfalty, betony i tak dalej. Nie mamy tutaj jeszcze zbytnio jakiejś tam większej inwestycji, krawężniki w niektórych miejscach są robione. I co ważne, jak możecie się spodziewać, tak, to co właśnie Sykut mówił, to w niektórych miejscach są takie piękne, to wyglądają takie kominki, a to są tak naprawdę właśnie nasz system wód studzienkowych, kanalizacyjne i tak dalej. Torowiska są poukładane, w większości torowisk tutaj będą oczywiście torowiska zielone i oczywiście na zakrętach wyciszone, żeby jak najciszej było tutaj przy bliskich mieszkaniach i tak dalej. W dalszych częściach, jak już mówiłem, czyli asfalt, w niektórych miejscach przystanki i tak dalej, no to ogólnie całkiem dobrze to idzie. Chodniki są robione i co ważne, też ścieżki rowerowe. W niektórych miejscach nawet mają już właśnie wylany asfalt, co jest co najmniej ciekawą rzeczą, której się jeszcze nie spodziewamy na tym etapie.
Dalej, jak dochodzimy sobie do ulicy skrzyżowania z ulicą Światowida Leśnej Polanki, czyli tą rozbudowaną tutaj częścią, możemy zobaczyć, jeżeli byśmy byli na dole, bo tam jest przejście dołem, że stara ulica, która łączyła właśnie tutaj na przykład szkołę podstawową z ulicą Światowida, jest rozebrana. Znaczy, nie ma nic już ze starej ulicy, jest tylko tutaj utwardzona część taka gruntowa, no po prostu proces budowy. Ważną rzeczą, jaką tutaj możemy sobie zauważyć, to jest to, jak wygląda ta ulica Światowida i skrzyżowanie. Bo skrzyżowanie to jest jakieś monstrum, jeżeli miałbym być szczery. Chodzi mi o to, jak to ono jest wielkie. Po pierwsze, torowisko. W większości miejsc jest już po prostu poukładane. Co ważniejsze, mamy przystanki autobusowe. W większości miejsc już są powylewane betony, betonowe właśnie tej części. Pod szkołę nie będzie podjeżdżać autobus, ale chyba to jest wiadome. Z przyczyn oczywistych tam nie miałoby gdzie zawrócić. Chociaż może kto wie, nie wiadomo. Przynajmniej ja nie mam nic w planach, żeby tam był jakiś planowany przystanek autobusowy. Asfalt jest wylewany tylko po jednej ze stron Światowida w kierunku Modlińskiej, ale no to jest akurat jeszcze wiadomo, bo tutaj póki jest ruch i to wygląda tak jak wygląda, to jest tutaj bardzo utrudniona część. Dalej, tak jak mówił Syku, tak jak tutaj już wszędzie widać, w większości miejsc mamy bardzo ładnie zarysowane, gdzie będą właśnie w przyszłości już ulice. Bo dalsza część, ten druga jezdnia na ulicy Światowida do pętli Nowodwory, już jest tam poukładane krawężniki właśnie przy drodze i tylko czekają na asfalt, wtedy nie można by powiedzieć, baraki zostały trochę przesunięte i ogólnie jakieś tam problemy. Dojście do biblioteki, tak jak tutaj mówił, jest cały czas utrzymane, co ważne. Połączenie tutaj ulicy naszej Dzierżgońskiej z Światowida Leśnej Polanki skrzyżowaniem jeszcze nie zostało otwarte, samochodowe, ale jest jak najlepszej tej budowie, chodniki, no powiem tak, ogólnie całkiem ciekawie. Większość tutaj jeszcze przy tym skrzyżowaniu z jednej ze stron, głównie do ulicy Dzierżgońskiej, są poukładane. Natomiast co najciekawsze, są tu planowane pasy rowerowe, ścieżki rowerowe i tak dalej. Tu już nawet jeden z tego co widzę jest pas rowerowy, prosto z właśnie z ulicy Dzierżgońskiej będzie zjazd na ścieżkę rowerową. Ale co bardziej ciekawe, to jest to, jaka jest duża różnica terenów pomiędzy skrzyżowaniem właśnie tutaj tych ulic, które powiedziałem przed chwilą, a poprzednim stanem drogi. Najlepiej to widać przy właśnie starym chodniku ulicy Dzierżgońskiej, który miał stare miejsce za skrzyżowanie. Jest to naprawdę duża różnica wysokościowa, nie sądziłem, to jest jakieś ponad pół metra, co jest dużo dla normalnego człowieka, bym powiedział. No i tak to ogólnie tej, od tej strony wygląda, jeżeli chodzi. Oczywiście górka ma tam swoją taką tej ścianę, dzięki czemu ona się nie usypuje. Górka się też o wiele bardziej pomniejszyła w porównaniu z tym, jak kiedyś wyglądała. To jest duży minus dla pobliskich dzieci, które pewnie na nich się bawiły. Znam takie jedno. Byłem to ja kiedyś na przykład. Natomiast co ciekawsze, jeżeli chodzi o plac budowy, tak jak mówiłem, w dalszej części widać krawężniki i głównie to się pozmieniało. Więcej torów tramwajowych nie jest poukładane. Będzie to oczywiście w zielonym torowisku, ale póki co tam dużo się niestety nie działo. No cóż. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o nasz plac budowy tramwajowy tutaj. I teraz połączymy się, tak, dosyć krótki ten odcinek na temat, żeby was tutaj nie przedłużać. Połączymy się teraz z Sykutem, aby wam powiedział ciekawostkę, bo jak zawsze jakaś ciekawostka musi być. Halo, halo? To co widzicie teraz na ujęciach z drona, jest to najprawdopodobniej... No właśnie, co to jest? Najprawdopodobniej jest to tymczasowa, przyszła pętla tramwajowa, która być może połączy się z ulicą Modlińską. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak wam tutaj teraz powiedział Sykut. Ciekawostka polega na tym, iż na końcu faktycznie mamy takie tory, dziwne, jak dziwne, które po prostu nie wiadomo dokąd one są. I moja interpretacja, iż to będzie przyszła tymczasowa pętla dla linii, jeżeli by miało więcej tutaj tramwaju dojeżdżać, albo jakieś połączenie, nie wiadomo z czym. Ale i tak, z tego co wiem, ma być planowana większa pętla tramwajowa, bo ta, którą teraz zbudowali, to jest tymczasowa niestety. Tak, tymczasowa i tymczasowe cały czas są na winnicy. Natomiast ta większa pętla będzie gdzieś przy ulicy Modlińskiej, tam będzie parku jedź, połączenie z Modlińską, rondo na Modlińskiej i tramwaje, które będą mogły jechać w przyszłości na Zieloną Białękę, na Żerań, FSO i jakieś multi, perpetuum mobile, węzeł przesiadkowo-komunikacyjny z autobusów dalekobieżnych, tramwajów, autobusów zwykłych, parku jedź i cuda nie widy właściwie, no i oczywiście jakaś strategia jeszcze w Trillo. Także ogólnie ciekawie, póki co nie mamy, nie wiemy nic na temat przyłączenia ulicy Modlińskiej właśnie z ulicą Światowida i jak może część z was już wie, kończy się to po prostu w polu, ta nasza ciekawa inwestycja, co jest co najmniej dziwne. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę szybko zrobią,
żeby tak się nie kończyło, bo ulica Światowida tutaj na tym odcinku miałaby o wiele więcej sensu, gdyby ją połączyli. Zwłaszcza z tym, że przecięli tak centralnie ulicę Poetów, dzięki czemu odcięli ją w niektórych miejscach. Ale nie, spokojnie, ulica Poetów tak samo tragicznie wygląda jak na początku tej naszej serii. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał i chcecie być cały czas na bieżąco, to kliknijcie w skrót ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli takie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić. To byłoby na tyle z odcinka. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, piszcie w komentarzach. Kolejnym będziemy mieli nową mapę Ototofoto i więcej informacji. Kolejny prawdopodobnie pojawi się jakoś na początku listopada. Tak, wiemy, że Warszawa teraz wpadła w czerwoną strefę. Ale postaram się, żeby ta seria, niezależnie od stanu pandemicznego, działała. Bo to jest ważne, bo niedługo się kończy, a chcę być na bieżąco. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Pętla autobusowa, która być może połączy się z ulicą Motyla. Jaka autobusowa? Jak zapytałem, to pętla tramwajowa.